kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam was na pierwsze wrażenie i test na żywo, bo będziemy malować i przetestujemy nowość w marce Tune, czyli limitowane paletki, które są miniatureczkami, w sensie mają małe gabaryty, ale cienie są pełnowymiarowe. I mam tutaj do przetestowania dwie paletki. Paletka Lazy i paletka Crazy. Dzisiaj wykonałam makijaż, widzicie go już, paletką Lazy i zobaczycie krok po kroku makijaż. Za chwilę też zobaczycie drugi makijaż w wykonaniu paletką Crazy. Czy ja dobrze pokazuję? Tak, dobrze. Także dwa makijaże dzisiaj zobaczycie i mam nadzieję, że trochę wam pomogę w wyborze tych cukiereczków, bo wiem o tym, że nie będzie łatwo się zdecydować, bo palety są naprawdę bardzo dobrej jakości, a kolor sami zobaczcie. Paletka Lazy, którą dzisiaj wykonałam pełny makijaż, oka oczywiście, prezentuje się w ten sposób i przyznam wam szczerze, że ja mam tylko jedno zastrzeżenie do tej paletki. Uważam, że kolor brązowy jest zbyt ciepły, ale to są tylko moje preferencje. Ja wolę chłodniejsze brązy. Myślę, że takim ciepłym brązem też można stworzyć piękne makijaże. I zdecydowanie jest to paleta uniwersalna na wyjazd, na każdą okazję. Dzisiejsze makijaże, które zobaczycie, chciałam, by były w takim duchu wieczorowych, imprezowych makijaży, także nie spodziewajcie się leciutkich, niewidocznych make-upów. Zresztą sami widzicie, że lekki makijaż to nie jest. Podsumowując, paletę Lazy, bo ją dzisiaj przetestowałam, jest genialna, jeżeli chodzi o konsystencję, pigmentację, to jak się rozciera i jak ładne są to kolory. Beże przepiękne, matowy beż i błyszczący szampański. Naprawdę cienie pięknie wyglądają na powiece, a ten błyszczący szampański kolor można podbić, używając na przykład glitter glue czy jakikolwiek wzmacniacz, klej do tego typu produktów. Czarnym cieniem wykonałam dzisiaj kreskę, także widzicie, że jest porządny. No a o brązie już powiedziałam kilka słów, także nie będę się powtarzać. Jeżeli chodzi o paletkę Crazy, to jeszcze jej nie przetestowałam. Za chwilę będę siadać do testów, ale na końcu, oprócz makijażu tą paletką, zobaczycie podsumowanie, więc moja opinia również znajdzie się w filmiku. No a jeżeli chodzi o kolory, to tak oto się prezentuje i przyznaję, rozumiem, dlaczego nazywa się Crazy. No, kolory są bardzo mocne, intensywne. Róż morski, błyszczący, przepiękny. Fiolet, który myślę będzie często używany przeze mnie, i głęboki granatowy odcień. Moim zdaniem świetne kolory, ale to nie jest paletka samodzielna. Myślę, że będę się wspomagać paletką Lazy, bo nie wyobrażam sobie, żeby zrobić makijaż tylko takimi szalonymi kolorami. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Lazy na pewno będzie w pogotowiu, aby delikatnie podkreślić oko. Jednak w paletce Lazy są takie kolory uniwersalne, które w każdym makijażu się przydają i wyglądają fajnie. Także co? Ja teraz was zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku, dwóch makijaży, a na końcu mojej opinii na temat obu paletek, ale głównie paletki Crazy, no bo Lazy już właściwie omówiliśmy. Pamiętajcie, że jest to wersja limitowana, więc warto być czujnym i polować na nie. A teraz zapraszam was na dalszą część filmiku. Yeah.
prezentuje się drugi makijaż wykonany paletką Crazy i jak widzicie paletka jest szalona, jest kolorowa, dlatego makijaż musiał być kolorowy i szalony. No, poniosła mnie trochę fantazja i jest to na pewno mocny makijaż. Na pewno nie na co dzień, na imprezę, na wieczorowe wyjście jak najbardziej. Jeżeli chodzi o paletkę Crazy, to na 100% to nie jest samodzielna paleta, tak jak chyba powiedziałam na samym początku. Musiałam się posiłkować paletą Lazy, żeby oczyścić makijaż, żeby trochę go wspomóc. Właściwie użyłam tylko beżowy cień. Tak, z Lazy użyłam tylko beżu, no i błysku. Także jak widzicie, obie paletki fajnie się komponują i uzupełniają. Oczywiście nie musicie, tak jak ja dzisiaj, wykorzystać w makijażu prawie wszystkich kolorów z palety Crazy, bo no to już jest szaleństwo. Ja nie użyłam tylko tego granatu, już nie wiedziałam, gdzie go wcisnąć, szczerze mówiąc. Nie. A jeżeli chodzi o ten błyszczący fiolet, to tak jak widzieliście, nałożyłam go na kredkę, więc ma troszeczkę inny kolor niż w opakowaniu. Na pewno taki mocniejszy, intensywniejszy, może nie intensywniejszy, a ciemniejszy. Także jak widzicie, bazą pod cieniem można też troszeczkę zmienić makijaż. Wczoraj trochę pomacałam i pobawiłam się tymi szalonymi kolorami. Tutaj w głowie musiała powstać jakaś wizja makijażu i mam takie przemyślenie, że paletka sama siebie też uzupełnia, bo możemy użyć tylko tej różowej części, różowo-fioletowej albo niebieskiej, mieszać te cienie i też nam wyjdzie fajny efekt. Także bawcie się, kombinujcie, bo w makijażu to jest najfajniejsze, że możemy się pobawić i stworzyć coś tak szalonego, a potem to po prostu zmyć. Makijaż się zmywa, więc jak komuś się nie podoba, to spokojnie, nie zostanie na wieczność. No. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o paletkę Crazy. Podsumowując, w ogóle oba makijaże i obie paletki uważam, że są bardzo, bardzo dobrej jakości. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Oprócz tego brązu, o którym już Wam powiedziałam, uważam, że wielkość paletki, gramatura cieni, no i kolory, jakość tych cieni jest rewelacyjna. Także ja Wam polecam. Dajcie mi koniecznie znać, czy bardziej Wam się podobał makijaż Lazy, czy może Crazy. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Także ja się z Wami w tym momencie już żegnam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zostawiam Wam oczywiście link do paletek w opisie. I ściskam bardzo gorąco. Do zobaczenia już niedługo. Czekam na Wasze kciukasy w górę. No i oczywiście do zobaczenia. Pa, pa.